Cześć, witajcie moi kochani na kanale Beauty Locum, z tej strony Edyta. Kochani, mam już naprawdę pokaźną torbę pustych opakowań, naprawdę czas już je wyrzucić do kontenerów. Nie miałam tego czasu zrobić przed świętami, więc kurczę, dopiero dzisiaj, w drugi dzień świąt, słuchajcie, znalazłam chwilę, żeby nagrać ten filmik. No i już iść posprzątać te puste opakowania, bo nie powiem, naprawdę zawalają mi tutaj w mieszkaniu. Dobrze, kochani, nie przedłużając, jest tego dużo, nie będę się rozwodziła nad wstępem. Wiem, że obiecałam ten filmik jakiś miesiąc temu, ale słuchajcie, nie wiem, dopiero dzisiaj znalazłam jakoś czas, chwilę i żeby to nagrać. Obiecuję, naprawdę moim noworocznym postanowieniem jest nagrywać dla Was więcej. Dobrze, kochani, idziemy. Będą to kosmetyki i będzie troszeczkę chemii domowej. Widzę, że tutaj wykorzystałam kolejny z produktów Gold Drop z Ecoline. Taki ekologiczny płyn do oczyszczenia kuchni, we wszystkich takich powierzchni kuchennych. Fajny, miał naturalny zapach. Ma też taki certyfikat Ecolabel, czyli rzeczywiście jest ekologiczny. Myłam nim stół, myłam nim blaty kuchenne, płytę indukcyjną, naprawdę wszystko fajnie sobie dawał radę. No i jest wygodną pompką, także też polecam. Fajne, naprawdę ma produkty, może nie kosmetyki, tylko produkty z chemii domowej, właśnie ta firma Gold Drop. Tak, bo kilka już właśnie z nich użyłam. Dobrze, widzę, że kolejne tutaj perfumy do prania, to jest Biedronki z Edenu. Pamiętacie, też filmik nagrywałam o nich, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to podlinkuję Wam na dole w opisie link do całego filmiku, właśnie tylko i wyłącznie o tych perfumach do prania. Są cudowne, wiem, że bardzo dużo z Was kupiło je z mojego polecenia. Są na razie dwie wersje. Jedna taka różowa, pudrowo-różowa, delikatniejsza. No i te ciemniejsze, bardziej intensywne. O kwiatowym zapachu. Dobrze, kolejna farba do włosów. Wiecie, że ja robię sobie farbowanie w domu, ponieważ no, muszę co półtora miesiąca farbować ze względu na moje odrosty i szybko rosnące włosy, więc najczęściej wybieram tą farbę Excellence w takich kolorach chłodnych, popielatych, blond, więc kolejna z nich już jest wykorzystana. Z kosmetyków, z żeli Senses, mamy męski, ten grejpfrutowy i drzewo cedrowe. Co jeszcze do kąpieli? Aha, tu jest akurat body lotion, czyli balsam do ciała, ten kakaowy, wersja kakaowa, bardzo fajnie pachnąca, jeżeli ktoś lubi takie właśnie orzechowe zapachy w kosmetykach, to jest akurat wersja do skóry suchej i bardzo suchej. Bardzo szybko się chłania, bardzo lubię te właśnie balsamy z Avon Care. Słuchajcie, już właśnie robi się ciemno dosyć, więc ja tak szybciutko, bo już widzę, że no, zachodzi słońce powolutku. Pamiętacie, taka wersja chyba rok temu weszła przed świętami? Tak mi się wydaje, że to właśnie ten czas. Z Planet Spa z ekstraktem z zielonej chińskiej herbaty i jeszcze chyba z czymś, bo tak bardzo taka orzeźwiająca ta seria, pięknie pachnąca, energetyzująca. Tu akurat masełko do ciała, bardzo fajnie też się używało, ono było bardzo gęste, takie wiecie, zbite jak prawdziwe, jeszcze gęstsze masło niż takie wiecie, w kostkach normalnie używamy do chleba. To było bardzo gęste masełko, ale co mi się podobało, jeżeli nakładałyście na rękę, rozprowadzałyście trochę w dłoni, to po prostu robił się taki fajny, taka może wersja olejkowa i to tak pięknie, naprawdę szybko się wchłaniało, szybko smarowywało właśnie pod wpływem ciepła dłoni. Naprawdę było super, fajnie się to używało. O Jezu, nie wiem, czy ja zdążę to nagrać, po prostu nachodzą takie chmury ciemne, ale dobrze, może, słuchajcie, może się uda. Kuschel Weiss, kolejny produkt z serii chemii domowej. Płyn do płukania, świetny. Tu akurat Glücksmoment, taka złota wersja, przepięknie pachnie. Ja uwielbiam właśnie te Kuschel Weiss, Cocolino. Tak, to już wiecie. O, musi fajnie pachnieć zawsze pranie.
Jeżeli chodzi o płyn do higieny intymnej Ziai, tego na pewno nie mogę polecić. Użyliśmy go do mycia rąk. Jakoś czułam się niekomfortowo, słuchajcie, po użyciu akurat tego płynu. Miałam go chyba pierwszy raz. Wzięłam akurat ten z kwasem laktobionowym, regenerująco łagodzący. No, niby wegan jest napisane, ale ja coś tam... Nie używało mi się go zbyt dobrze, więc poszło do umycia rąk. Już więcej nie kupię, nie będę już sobie kupowała z Intimy, z Ziai, ale akurat wiecie, skończył się, poszłam do Rossmana, pobiegłam i to było w promocji. No, Ziaja, fajna firma, ale akurat to mi się nie sprawdziło, przynajmniej ta niebieska wersja. Tutaj widzę, że już wymęczyłam w końcu jeden z ostatnich produktów Pruwe, które kiedyś kupiłam, no za no, naprawdę duże pieniądze, chciałam ich spróbować, ale nie, ja ich nie polecam, są zbyt drogie, a po prostu nie robią takiego efektu, jak na cenę przystało, jak powinny robić. Dobrze, kolejna odżywka, właśnie ta z Elsev, Dream Long, ja bardzo lubię tą serię, lubię i szampon, i odżywki, jak będzie jakaś na promocji właśnie, to sobie muszę kupić, bo już właśnie ich nie mam, a miałam dwie, bo kiedyś w Biedronce trafiłam na promocję 1 plus 1 za 50%, więc wzięłam dwie i już te dwie są zużyte. Najnowsza wersja z Jelly Senses, taki kremowy żel, ten wiecie, taki świąteczny, to ona się dopiero w listopadzie chyba pokazała, na przełomie listopada grudnia. Już wykorzystałam żel i to był taki słodki, fajny, waniliowo-karmelowo-migdałowy. O, i to jest ta mniejsza wersja. Dobrze, teraz Wam powiem coś bardzo fajnego, co uwielbiam i kupuję w Action. To są wegańskie produkty do sprzątania w domu. I słuchajcie, taka duża butla uniwersalnego płynu do sprzątania ma 750 ml. Słuchajcie, kosztuje 7,99. Jak będziecie w Action, szukajcie właśnie tych opakowań. Zobaczcie, z wygodną pompką za 8 zł, w 98% naturalnych składników. Pięknie to pachnie. Akurat ten różowy to jest imbir i rozmaryn. I tak one wyglądają, bo już jak byłam w Action, to już sobie kupiłam kolejną butelkę, bo ta się skończyła. Naprawdę all purpose cleaner, czyli na wszystkie powierzchnie, czy to łazienka, czy kuchnia, czy stół, czy blat. Naprawdę taka do takiego codziennego sprzątania, wiecie, szybkiego, psiukać, czy coś na podłogę chlapnie tłustego, to psiukamy na panel z później papierowy ręcznik czy jakaś szmatka i wszystko ładnie, naprawdę pięknie pachnie, nic tam nie ma takiego chemicznego, wiecie, chloru jakiegoś, naprawdę super, super sprawa. I jaka cena, 7,99. No, pięknie pachnie i mało tego, jeszcze kupiłam sobie właśnie teraz, też już zużyłam no 2/3 opakowania, kitchen cleaner. Też w zasadzie do wszystkich powierzchni, nie tylko kuchennych go używam, zobaczcie, bo już jest go tak mało. Psiukam nim właśnie prawie codziennie. Też 98% składników roślinnych, duża butelka, 750 ml, więc bardzo, bardzo Wam polecam te dwa produkty z Action. Dobrze, więc ten już wykorzystany, idziemy dalej. To jest ta odżywka, o której Wam opowiadałam, która mnie się w ogóle nie sprawdziła, bo widocznie mam za cienkie włosy, ta z białym lotusem, jak ją kiedyś kupiłam dla siebie, ale tak naprawdę oddałam moim córkom. U nich na takich włosach gęstych, bardzo, bardzo kręconych, naprawdę świetnie się prezentowała, naprawdę definiowała te fale, ten skręt i była rewelacyjna do grubych, naprawdę takich włosów, wiecie, kręconych, które się bardzo ciężko rozczesują, to właśnie polecam. Natomiast do cienkich włosów, nie, bo Wam za bardzo przeciąży. I to już jest drugie opakowanie, bo to jedno już złożyłam dla dziewczyny, a to było kiedyś w promce, więc też kupiłam, no i też już jest puste. Więc tak. Dobrze, też słuchajcie, sprawdził się nam dla całej rodziny bardzo dobrze ten szampon
z ekstraktem z brzoskwini oraz masłem shea. To jest niby dwa w jednym z odżywką, ale tej odżywki to jest tam jak na lekarstwo, ponieważ i tak musiałyśmy, ja z moimi dziećmi, jeszcze nakładać kolejną odżywkę właśnie do rozczesania włosów. Ale na, fajnie, ładnie błyszczały włosy po tym szamponie. 700 ml, naprawdę dosyć długo go mieliśmy dla całej rodziny. Super. Dobrze, tabletki do zmywarki, to już Wam mówiłam, że po prostu już nie będę kupowała finisha, tylko po prostu trzeba kupować fery. Zomat też mi nie bardzo odpowiada. Zostawiłam sobie na pamiątkę, żeby tych nie kupować. Są drogie, ale po prostu nie domywają tak dobrze jak fery. No, ale je też zużyłam. Dobrze. Patrzę, czy się troszeczkę te chmury przejdą, się troszeczkę rozjaśni, czy ten film będzie ciemny, nie wiem. Też szampon, który Wam bardzo polecam, słuchajcie, jeżeli borykacie się z szybko przetłuszczającą się skórą głowy, tak jak ja, gdzie trzeba codziennie myć włosy, taki oczyszczający szampon właśnie z Avonu, z kwasem salicylowym i taką glinką kaolinową, która rzeczywiście przedłuża trwałość fryzury, no tak o jeden dzień, słuchajcie. Ona sprawia ten szampon właśnie, że nie muszę myć włosów codziennie, więc jest to bardzo wygodne, zwłaszcza zimą. Dobrze, co my tu mamy? Footworks, czyli coś do stóp, krem taki 3-dniowy, tak, na popękane pięty. Tak, na popękane pięty. Wiecie, że ja też bardzo lubię te rzeczy z Footworks. Zawsze jak coś się skończy, to kolejne dokupuję rzeczy, więc sprawdza się fajnie. Wiem, że Wam również lubicie to. Kochani, miałam też taki peeling, nie wiem, czy jeszcze ta seria jest, taki Sorai Healthy Body Diet. To był łagodnie złuszczający skrab do ciała. Ale powiem Wam, że on nie był aż taki delikatny. To był taki porządny zdzierak, skrobak. Czy to było, jaki to był zapach, słuchajcie, tu miał tak olej krokoszowy i wyciąg z owsa, 100% wegański, już nie ma, ulotnił się zapach, nie pamiętam, jakiś taki był chyba coś w stylu cytryny, ale był mocny, naprawdę był mocny, fajnie, że miał też w środku olej, więc od razu nawilżał ciało, nie był taki suchy, naprawdę fajne, godne polecenia, ale nie wiem, czy jeszcze po prostu produkują tą wersję, tą markę, tak, Healthy Body Diet. Dobrze, kochani, tu wykorzystałam też, pamiętacie, rok temu może w wakacje, Avon wypuścił takie 3 nowe płyny do kąpieli w takich mniejszych buteleczkach i to była właśnie lawenda i jaśmin chyba, z tego co pamiętam. No i też zostało wykorzystane. Mój ulubiony płyn micelarny z Avonu, z Eniu, z kwasem hialuronowym i witaminą B3. Fajnie nawilża. Po użyciu po prostu ta skóra nie jest taka bardzo sucha, tylko wiecie, nie woła zaraz o krem jakiś czy o serum, tylko faktycznie fajnie się zachowuje, więc no to już jak oglądacie denka, to zawsze w każdym chyba denku jest ten płyn micelarny. Nie wiem, czy nie ma jeszcze więcej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o małe kremy do rąk, to ja mam małe torebki, noszę, więc mi się przydają te właśnie 30-ml opakowania. Tu akurat nie ma tubeczki, ale zostawiłam sobie kartonik, żeby Wam pokazać. To jest ten akurat z Blissful in Nursing z afrykańskim masłem shea. Ten, co pięknie pachnie, wiecie, takimi irysami, cukierkami, irysami. No więc został wykorzystany. Tu mamy Aquafresh, płyn do płukania, jamy ustnej. Też zawsze muszę mieć zawsze jakiś pod ręką. Ten akurat kupiłam w Dilzie. Ale powiem Wam, że jest taki bardzo ostry, bardzo taki eukaliptusowy, miętowy. To nie jest raczej łagodna mięta, tylko taki extra fresh, no bardziej jak ten Listerine, tak? Listerine są bardzo mocne dla mnie. Miałam tylko raz i już nie chcę więcej. Może jakaś inna wersja jest po prostu też tego Listerine łagodniejsza. Ale te pierwsze, które były w Polsce, to były bardzo mocne. No i ten jest może troszeczkę łagodniejszy od Listerine, ale też jest no bardzo taki eukaliptusowy. No więc nie wiem, czy go jeszcze ponownie kupię. Akurat w takim dwupaku kupiliśmy to, więc jeszcze mamy teraz aktualnie właśnie tą drugie opakowanie kończymy. Kule
chusteczka, no to już nie muszę opowiadać, pod pachy Little Black Dress, to akurat ta męska Individual Sunset. O, a tu jest właśnie ta tubeczka, która, tak się prezentował krem, tubeczka w tym kartonie. Mój ukochany krem Ultimate z Eniu, tu akurat wersja na noc. Nie wiem, czy wiecie, ale są to kremy właśnie nagrodzone przez tygodnik Twój Styl, w którymś roku właśnie ta seria Ultimate Złota dostała nagrodę od jury. Tak, jako doskonałość roku Twojego stylu. I ja mogę to potwierdzić, najlepsze jak dla mnie do tej pory właśnie kremy. To są te Ultimate Złoty na dzień i na noc. Kolejna kuleczka, tutaj Full Speed męska. Żel Senses malinowy, cudownie pachnący. Tutaj wykorzystałam, widzę, Pour Blanc Golden, tak, Golden Burst. To była ta edycja letnia, jesienna, już nie pamiętam, kiedy ona się pokazała. Wiecie, ta żółta i ta pomarańczowa w jednym czasie się pokazały. No, więc została wykorzystana do końca. Taki bardziej na lato, wiosnę zapach, raczej nie na zimę. Kolejne właśnie opakowanie tego toniku, słuchajcie, nie toniku, przepraszam, wody micelarnej. Tutaj jest ten krem taki uniwersalny na suche partie ciała, właśnie z Planet Spa, też z Blissful Nursing, akurat do stóp, do rąk, do łokci, kolan, tak, taki bardzo, bardzo odżywczy, gęsty, raczej do stosowania na noc. Też krem, który bardzo lubię, to jest właśnie ten biały z Eniu, Sensitive Plus, bezzapachowy, bezbarwny, raczej nie ma tam żadnych barwników dodatkowych, słuchajcie, zapachowych i właśnie koloryzujących, tak, także po prostu przeznaczony jest przede wszystkim do cer wrażliwych, żeby zbytnio nie obciążać naszej skóry wrażliwej. Dobrze, tutaj widzę, że mój mąż zużył Deep Power Shave Gel and Face Wash, czyli coś do mycia twarzy i do golenia, dwa w jednym. Nie wiem, czy mu się to sprawdziło, czy nie. W każdym bądź razie kazałam mu składować do tych pustych opakowań. Jeżeli chodzi o perfumetki, które bardzo, bardzo lubię, to wykorzystałam już w wycofany chyba, chociaż gdzieś na wyprzedażach, może jeszcze jest zapach Rare Flowers Solar Narcissus. To są te perfumy, które wiecie, aktywują swój zapach, swoje nuty zapachowe właśnie pod wpływem słoneczka. Bardzo fajny, taki ciepły, kwiatowy, otulający zapach. Mimo że jest taki zrobiony na lato, to też i zimą, i jesienią też myślę, że by się sprawdził. Widziałam jeszcze tylko w Focusie chyba perfumetki, natomiast tego zapachu już dawno nie widziałam. Nie wiem, czy on jeszcze jest, słuchajcie, w katalogu, czy on już został wycofany. Na pewno w sprzedaży takiej regularnej to go nie ma. Eveline Tusz Extra Lashes, raczej on nie dawał, słuchajcie, ekstra brwi, taka szczoteczka silikonowa z krótkim włoskiem. Raczej on nie dawał naprawdę fajnych jakiś takiego efektu, na pewno bym nie kupiła drugi raz. Maseczka z kwasem hialuronowym, słuchajcie, taka ona została zliftingowana, tak naprawdę wcześniej była w takich opakowaniach 50 ml niebieskich, później ją zrobili właśnie jako w tubce 75 ml. To taka maseczka, słuchajcie, zamiast kremu, którą stosujemy na noc, bardziej żelowa formuła, a ja nie lubię żelowych formuł, więc wiecie, jak ja to wykorzystałam? Po prostu do skalpu, tak, do skóry głowy przed myciem 2-3 godziny, jak wiedziałam, że wieczorem będę myła głowę, czy ja, czy moje córki, to po prostu im smarowywałam, tak żeby nawilżyć suchą skórę głowy. Więc ja tak to zużyłam. I wiem, jeszcze chyba mam ze 2, ze 3 w zapasach i tak właśnie ją będę wykorzystywała. To jest fioletowa maseczka, słuchajcie, która jest zawsze dołączona do farb właśnie tych, które ja lubię. Naprawdę na sporo starcza. Bardzo lubię właśnie te maseczki. Szkoda, że nie ma ich takich, wiecie,
odpowiedników w dużych opakowaniach, chętnie bym kupiła. One bardzo ładnie wychładzają kolor włosów farbowanych na blond i naprawdę bardzo ładnej kondycji zachowują te włosy po malowaniu. No właśnie. Mój ukochany kremik pod oczy, wiecie, ten podwójny program liftingujący, to cały czas, wiecie, powtarzają się jednak te same kosmetyki u mnie na filmikach w denku, no bo co o tym mówić, świetnie przeciwdziała tworzeniu się zmarszczek tutaj naokoło, w okolicach oczu, ładnie nawilża tą skórę. Słuchajcie, porównując na przykład do tego, miałam tą nowość, Platinum. Ona jest w wersji takiej żelowej. Ja wolę naprawdę wszystko w wersji kremowej i nie mogłam po prostu zużyć tego całego opakowania. Mimo, że to jest puste, ale ja, ono nawet nie puste, nawet coś tam jeszcze jest, ale ja nie jestem w stanie tego zużyć, bo jest to żelowa formuła. Dla mnie brakuje tego wykończenia kremowego i po prostu nic Wam nie mogę więcej o tym kremie opowiedzieć, no bo niestety go... No jeszcze tutaj jest, wyrzucam go, nie będę kupowała, wolę ten zdecydowanie. Mamy krem do rąk, tu akurat wersja kokosowa. Mały krem znowu, 30 ml z aromaterapii. Tu było co? Tu było to Beauty Sleep, lawenda i olejki esencjonalne z rumianku, z tego co widzę. Tak, znów do małej torebki. Do kieszeni nadaje się. Coś, co bardzo lubię, czyli balsam taki w sztywcie do ust z serii właśnie, którą lubię, Cannabis, czyli to jest olejek z konopi siewnych, tak to się nazywa. O, wykorzystana szmineczka, czy pomadeczka. No i ostatnia rzecz, to był taki... jak on to fajnie pachnie, słuchajcie. To był ten krem taki bardzo rozświetlający skórę. On się kiedyś pojawił przed wakacjami. Teraz już go nie ma. Taki balsam, słuchajcie, zostawiający piękną, taką delikatną poświatę delikatnego błysku. O pięknym zapachu budyniu, jeżeli ktoś oczywiście lubi budyń. Ja tu jeszcze mam trochę tego, więc jeszcze się trochę pomaziam. I to był taki dwukolorowy, po prostu dwukolorowy produkt. Wypływał z tubki, z jednej strony taki jaśniejszy, z drugiej ciemniejszy. Później się to ładnie wszystko łączyło. Naprawdę miło i fajnie, sympatycznie się używało ten balsam, ale już go, słuchajcie, no nie ma w sprzedaży regularnej. I raczej w wyprzedażach też go nie znajdziecie. On kiedyś jeszcze właśnie w wyprzedażach był po jakieś 6 zł, z rok temu pamiętam, to można było sobie naprawdę zrobić porządne zapasy i później używać. Zresztą chyba ta cała seria Naturals od Avonu już jej nie ma, ona została chyba zmieniona w Senses. Już nie wiem dokładnie, słuchajcie, ale chyba już nie ma tego Naturals, tak mi się wydaje, co? Czy jest? Nie wiem, dobra, słuchajcie, nie chcę głupot opowiadać, ale jestem bardzo zadowolona. 23 minuty ponad filmiku, pusta torba, wszystko można wyrzucić do kosza. Życzę Wam, słuchajcie, wszystkiego najlepszego na nowy rok 2024, ale mam nadzieję, że jeszcze do tej pory to nagram kolejny filmik i jeszcze raz pożyczę Wam wszystkiego najlepszego. Pa, pa, trzymajcie się.